Dzień dobry Państwu, nazywam się Ewa Dołęga-Dołęgowska, jestem obecną Miss Warszawy 2022. Znajdujemy się teraz na castingu, wybieramy nową Miss Warszawy, a raczej finalistki Miss Warszawy 2023, więc jest bardzo dużo emocji i pośród tych dziewczyn, które zaraz wybierzemy, będzie nowa Miss, więc nie mogę się już doczekać, żeby zobaczyć, która to będzie. Nazywam się Daria Świerczyńska, mam 26 lat, mieszkam w Warszawie. Z wykształcenia jestem prawnikiem, skończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie robię aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Oprócz tego również pracuję w swoim zawodzie w jednej z warszawskich kancelarii prawnych. Hobbystycznie zajmuję się fotomodelingiem. Biorę udział w konkursie Miss Warszawy, ponieważ chciałabym się sprawdzić. Chciałabym przeżyć niesamowitą przygodę oraz poznać nowych ludzi i doświadczyć czegoś nadzwyczajnego. Cześć, nazywam się Pamela Bielawska, mam 22 lata i przyjechałam ze Złotego Stoku. Od 2019 roku prężnie działam w modelingu. Jest to moja największa pasja i jestem studentką na trzecim roku psychologii. Dzień dobry, nazywam się Maja Kopczyńska, mam 20 lat, jestem studentką inżynierii środowiska. Studia staram się połączyć z pracą. Pracuję w firmie, która jest związana z moim kierunkiem. Bardzo lubię sporty zimowe, szczególnie snowboard. Każdy wolny czas staram się spędzić bardzo na sportowo, razem ze znajomymi. I to jest dla mnie bardzo ważne, bo bardzo dbam o relacje międzyludzkie. Nazywam się Aleksandra Bartos, mam 26 lat, mieszkam w Warszawie, pracowałam jako social media manager, natomiast obecnie skupiam się na skończeniu studiów magisterskich na kierunku pedagogika. Interesuje mnie psychologia, moda, wizaż, rozwój i wychowanie małego dziecka, zwierzęta. Jestem bardzo empatyczną osobą, nie mogę przejść obojętnie obok krzywdy innych, dlatego dużo udzielam się charytatywnie. Organizowałam, współorganizowałam zbiórki dla domów dziecka, dla zwierząt, dla schronisk i to jest taka cecha, empatia to taka cecha, która najbardziej mnie wyróżnia i charakteryzuje. Dzień dobry, nazywam się Olga Turowska i mam 19 lat. Na konkurs Miss Warszawy 2023 przyjechałam z Grójca. Interesuję się fotomodelingiem oraz fotografią. Nazywam się Aleksandra Kowalska, mam 20 lat. Przyjechałam na casting z Glinojecka, mieszkam teraz obecnie w Warszawie i tutaj studiuję prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Nazywam się Milena Dadacz, mam 19 lat, przyjechałam tutaj z malowniczego miasteczka Otwock pod Warszawą. Jestem na pierwszym roku studiów, studiuję gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Warszawskim. Moim hobby jest pole dance, w wolnym czasie dużo maluję i chciałabym się skupić na razie na tym. Nazywam się Karolina Chmielewska. Na co dzień zajmuję się wykonywaniem zabiegów kosmetologicznych. Uwielbiam upiększać młode kobiety oraz również bardziej dojrzałe. Kocham, jak kobieta czuje się piękna sama w sobie. Wystarczy zadbać o wygląd. Każda kobieta jest piękna. Dzisiaj znajduję się na castingu Miss Warszawy. Witam Was serdecznie. Znajduję się dzisiaj na castingu do Miss Warszawy. Nazywam się Katarzyna Witkowska, przyjechałam z Grójca i mam 19 lat. Na co dzień uczęszczam do klasy maturalnej. Interesuję się psychologią i właśnie w tym kierunku chciałabym studiować. Dzień dobry, nazywam się Paulina Domańska, mam 19 lat, przyjechałam z Żyrardowa. Uczę się w autorskiej szkole musicalowej w Warszawie oraz śpiewam operę. Jest to moja główna pasja. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Koza, ale mam 27 lat. Pochodzę ze Stargardu Szczecińskiego. Na co dzień mieszkam w Warszawie od 4 lat. Oraz prowadzę swoją firmę Kompleks Body Fit związana ze sportem. Dzień dobry, nazywam się Natalia Hereta, mam 21 lat. Pochodzę spod Zamościa, aktualnie mieszkam w Warszawie. Dzisiaj znajdujemy się na konkursie Miss Warszawy. Postanowiłam wziąć udział w tym konkursie, ponieważ daje to dużo możliwości. Na co dzień zajmuję się fotomodelingiem, marketingiem sieciowym, a także organizacją różnego typu eventów. Witam serdecznie, nazywam się Elżbieta Nowaczyk, mam 26 lat i w Warszawie mieszkam od lat 5. Dlaczego chcę wziąć udział w castingu? No właściwie to już nie jest mój pierwszy casting, a za każdym razem bardzo dobrze się tutaj bawię, bardzo dobrze się tutaj odnajduję. Dzięki temu uzyskuję coraz więcej pewności siebie.
po prostu no, uwielbiam to środowisko. Po raz kolejny edycja konkursu Miss Warszawy zbiera najpiękniejszych dziewczyn i ja jestem dzisiaj uczestniczką. Mam na imię Sawa, mam 21 lat i pochodzę z Ukrainy. Dzień dobry Państwu, nazywam się Izabela, mam 25 lat i jestem z Warszawy. Na co dzień pozuję do zdjęć, hostesuję, tworzę swoją markę ubrań oraz śpiewam. Zainteresowań lubię podróże, muzykę. Dzień dobry, Julia Przejdzień, ze mną pan Konrad Wojnarowski. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry pani. Znajdujemy się na gali Miss Warszawy, a pan jako przedstawiciel urzędu. Dzisiaj jest tutaj z nami jako gość. Jakie to uczucie być tutaj i gościć tak piękne kobiety, jakimi są dzisiejsze uczestniczki gali Miss? Uczucie jest fantastyczne, dlatego że dzisiaj podejmujemy decyzję, która z dziewczyn przejdzie do finału Miss Warszawy, czyli kobieta nie tylko najpiękniejsza, ale też i mająca inne walory, które dzisiaj oceniamy, inteligencję, różne talenty, które będzie mogła zaprezentować nie tylko teraz, ale też i w drodze do finału. Jestem ciekawa, czy pani już ma swoją faworytkę spośród tych pięknych dam, które widzieliśmy przed chwilą na backstage'u. Jest ich naprawdę sporo, urody są bardzo różne, figury również, ale każda z nich jest na swój sposób piękna. Niestety od wewnątrz ja nie byłam w stanie ocenić, ale pan siedząc w jury na pewno miał okazję. Każda jest na swój sposób piękna i wyjątkowa. Kilka faworytek oczywiście już mam, ale jeszcze kolejne panie będą się prezentować, więc wszystko przed nami. Ja cieszę się, że jako przewodniczący Komisji Promocji i Sejmiku Województwa no, też mogę wspierać to wydarzenie i my również jako samorząd się w to włączamy, bo dzięki temu promujemy nie tylko Mazowsze, ale i też pozwalamy dziewczynom promować swoje piękno i swój talent. Czy jest pan zadowolony z dzisiejszych kandydatek? Czy według pana dziewczyny w 100% są przygotowane i dzisiaj tutaj mogą bezwstydnie się pokazywać oraz prezentować swoje umiejętności? Myślę, że są przygotowane, ale sądzę, że tego typu castingi pozwalają również wypracowywać pewne rzeczy, otwierać się na kolejne wyzwania i stąd też dzisiaj nasza obecność, nasze zadawanie pytań, po to, żeby wyłonić te najlepsze, które będą mogły w kolejnych etapach pokazać, na co je stać, ale też i rozwijać się pod względem i artystycznym, i intelektualnym, ale też i wewnątrz siebie integracyjnym. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Aqua for Poland, tak jest? Jestem ciekawa, czy pan odnalazł już tutaj swoją faworytkę spośród tych pięknych uczestniczek, jakie dzisiaj widzieliśmy na backstage'u oraz na scenie. Jesteśmy dopiero w połowie, ale na pewno mam swoją kandydatkę i mam nadzieję, że jeszcze będę miał kilka. A co według pana musi mieć taka kobieta, żeby właśnie mogła przejść dalej do kolejnego etapu Miss i gościć na tych największych scenach w Polsce? No właśnie dyskutowaliśmy o tym dzisiaj i tak naprawdę określiliśmy to jako to coś. Naprawdę nikt nie wie, co to jest, ale to coś musi być. Jeżeli chodzi o pytania, które zadajecie, czy odpowiedzi są zadowalające, czy wręcz potrafią dziwić? No, kandydatki muszą się wykazać, więc muszą odpowiadać zgodnie z tym, co uważają, zgodnie z tym, co myślą. Więc to też oceniamy. A co według pana jest ważniejsze? Właśnie to piękno w środku, czy to, które widzimy gołym okiem na zewnątrz? Dobrze by było, gdyby to piękno w środku było kompatybilne z tym pięknem zewnętrznym. A myśli pan, że dzisiaj dziewczyny są zestresowane, czy jednak podchodzą do tego z takim pełnym luzem i tak spokojnie się prezentują? Bo ja widziałam, że one naprawdę są z tą kamerą obeznane i nie mają skrupułów. Są dziewczyny obeznane z kamerą na pewno, zresztą dużo z tych dziewczyn ma swoje accounty na Instagramie czy Facebooku, natomiast no, na pewno to jest duży stres dla nich. Dla pana widzę również. Chodzi o wybór tych kandydatek, bo myślę, że trudno jest nie zranić żadnej dziewczyny, która każda w sobie tak naprawdę ma to coś, tylko nie każdemu po prostu akurat w ten sęk się wda. Trudno jest wybrać piękno z pięknych, oczywiście, że tak. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję również.
Ze mną Robert Feist z firmy LAM. Witam pana bardzo serdecznie. Witam, witam. Gala Miss Warszawy, Miss Mazowsza, a dzisiaj pan w roli oceniającego, w roli jury. Jestem ciekawa, jak się podobają panu wszystkie kandydatki, ponieważ jak już zdążyłam zauważyć, nie dość, że piękne z zewnątrz, to rozmawiając z nimi poczułam też ich takie ciepło i inteligencję. Tak, jest bardzo dużo ciekawych dziewczyn, wypowiadają się naprawdę ciekawie, mamy już tam swoje takie pierwsze typy. Doceniamy zarówno piękno i również piękno wypowiedzi. Z racji naszej profesji to piękno zewnętrzne jest też ważne, bo współpracujemy na stałe z modelkami i z ciekawymi osobami, także na pewno chcielibyśmy z tego spróbować wybrać też jakąś dziewczynę, z którą byśmy współpracowali w przyszłości. Właśnie o współpracę. Dla pana to nie jest codzienność, dla dziewczyn to jest coś nowego, wchodzącego w ten świat. Czy pan widzi w nich ten brak obeznania, czy one tak dobrze sobie radzą z tym stresem i wszystkim, że nie jest pan w stanie stwierdzić, która z nich jest raczkująca, a która gdzieś tam już w tym świecie błyszczy? To da się rozpoznać. Widać taki brak tremy u niektórych dziewczyn od razu i to się widzi tak na wejściu. Od razu jest ten błysk. Natomiast część jest stremowana, ale co nie dziwne, jest grono ludzi, którzy muszą je zaraz oceniać, także stres musi być częścią tego. A jakie pytania najbardziej dziwią dziewczyny, które zostają zadawane w tych końcowych etapach już właśnie rozmów, gdzie myślę, że spora część z nich się nie spodziewa, że w ogóle jakiekolwiek pytania będą, bo w końcu jesteśmy na gali Miss, a nie na jakimś konkursie z wiedzy. Często pytanie, dlaczego jest takim, bo dziwnym pytaniem, po którym są troszeczkę skrępowane. Zazwyczaj jest to takie marzenie o samej koronie, a tutaj organizator też, no i jak my wszyscy, chcemy wyciągnąć coś więcej niż samą chęć zdobycia korony, tylko bardziej już, żeby się dalej spełniały dziewczyny w fotomodelingu, czy w różnych tam innych kierunkach z tym związanych. I dziewczyny się często tremują tym pytaniem i nie za bardzo wychodzą te odpowiedzi, ale jest bardzo różnie. Czy to jest tak, że z roku na rok te dziewczyny są faktycznie coraz to piękniejsze, czy niekoniecznie? Jest tak, że z roku na rok wydają nam się piękniejsze. My byliśmy na konkursie Miss Mazowsza, uczestniczyliśmy również w castingach i wydaje mi się, że jest progres ogólnie. To bardzo miło usłyszeć takie słowa. Dziękuję panu bardzo za rozmowę i zbieramy się za dalsze ocenienie kandydatek, bo jeszcze została przed nami kolejna połowa, tak jest? Tak jest, czekamy i oglądamy dalej. Dziękuję bardzo.